Historię mojego życia. Byliśmy z chłopakami na jabłkach, mieliśmy po 9 lat. Sąsiad wiedział, bo nas gonił, wszystko było doskonale. I lecimy. Tomek się już najadł tych jabłek, bierze zgniłe jabłko, nówka, elewacja, wielki blok i Tomek leci, nie? Drugie jabłko. Trzecie jabłko. Przytykam jabłko, patrzę, ojciec podjechał. Ojciec podjechał, mówi: Tomek, chodź. Tomek idzie. Myśli sobie tak, to nie moja ręka. Oni mnie namówili. Szukam już sposobów na serię kłamstw. Będzie kara, a kara w domu, no to kicha. I słuchajcie, pamiętam wszystko stamtąd, jaki tata miał kolor auta, skąd szedłem, dokąd. Otworzył mnie jeden do jednego, taki silny dialog wewnętrzny. I ojciec mówi do mnie tak: Tomek, czemu to napisałeś? Odesłał mnie do siebie. Mi było tak wstyd, że do końca życia, czy już 29 lat, nic nie napisałem na murze nigdy. Nauczyłem się sam przez dialog wewnętrzny.